Gościmy dzisiaj Marię Sadowską, znakomitą polską wokalistkę i reżysera. I Marysia zgodziła się odpowiedzieć na kilka pytań. Zaczynam zawsze od podstawowych spraw. Przez wiele lat byłaś znana jako spełniona wokalistka. Co cię skłoniło do spróbowania filmu? To nie jest tak, że całe życie byłam muzykiem, dlatego że ja już właściwie też od początku, od dzieciństwa interesowałam się filmem. Zawsze od dziecka chodziłam z kamerą, wszystkich filmowałam. Jak byłam małą dziewczynką w szkole podstawowej, to organizowałam tak zwane przebieranki, czyli zapraszałam koleżanki, przebierałam je w sukienki mojej mamy sceniczne. Moja mama była piosenkarką, więc miała całą szafę takich kolorowych, pięknych sukien. I właśnie wszystkim mówiłam, ty będziesz robić to, ty będziesz robić to, ty będziesz robić to. Wymyślałam całe bajki. Także już właściwie wtedy zaczynałam reżyserować i tak naprawdę to nie jest tak, że to się wzięło znikąd. Ja, owszem, 12 lat studiowałam najpierw muzykę i grałam na fortepianie przez 12 lat muzykę klasyczną, ale później na studia, to już poszłam na studia filmowe. Właśnie dostałam się do łódzkiej filmówki na reżyserię i tam studiowałam reżyserię i ukończyłam ten wydział, więc później przez kilka lat po szkole rzeczywiście najpierw wróciłam do muzyki, wydawałam płyty, więc z tego byłam najpierw znana. Ale to nie było tak, że to się wzięło z przypadku. Film zawsze mi towarzyszył przez całe życie. Zaczynałam od robienia teledysków, robiłam jakieś reklamy. Cały czas w zasadzie robiłam to dwutorowo przez całe życie. I całe moje życie się przeplatała właśnie muzyka z robieniem filmów. I to nie był wybór to czy tamto, obie rzeczy cały czas były obecne. Cały czas były obie rzeczy obecne, natomiast na początku rzeczywiście głównie zajmowałam się muzyką, to było moje główne też źródło utrzymania, a filmy robiłam sobie tak troszkę na boku, trochę rzadziej. Trochę zmieniła to pandemia, bo w pandemii dla muzyków był bardzo ciężki czas, tak. W zasadzie nie dało się żyć z muzyki. I wtedy już tak na całego weszłam w świat filmowy. Dziękowałam Bogu, że tak naprawdę, że mam drugi zawód, bo dzięki temu w ogóle przetrwałam pandemię. Ale tak wyszło, że w tej chwili te role się odwróciły. W tej chwili żyję z reżyserowania i to jest mój główny zawód w tej chwili. Natomiast no, dalej zajmuję się muzyką, no, ale już troszeczkę rzadziej gram, mniej koncertów, mniej nagrywam, chociaż wydałam płytę 2 lata temu, a właśnie teraz do filmu Miłość na pierwszą stronę, który tutaj będę też miała wielką przyjemność Państwu pokazać na festiwalu, skomponowałam piosenkę, która promuje ten film. W swoich filmach poruszasz tematy związane z losem kobiet. Czy sądzisz, że to dalej będzie Twoim głównym kierunkiem w filmie? I jeżeli tak, czy to nie będzie rezygnowaniem zostawiania pytań dotyczących bardziej uniwersalnych wartości? Nie uważam, że pytania dotyczące kobiet to są uniwersalne wartości, dlatego że dotyczą po prostu tego, w jaki sposób będzie się rozwijać nasza cywilizacja, czy będzie się rozwijać na równych prawach. I tak naprawdę pytania o prawa kobiet to są pytania o prawa wszystkich mniejszości. I uważam, że to jest zawsze uniwersalne pytanie, bo to, jak traktujemy kobiety, świadczy o nas, jakimi jesteśmy ludźmi, jaką jesteśmy cywilizacją. A jeszcze mamy bardzo wiele do nadrobienia. Uważam, że sztuka kinowa i w ogóle kultura zrobiła bardzo wiele w przeciągu ostatnich 10 lat w tej sprawie i widzimy ogromną rewolucję, ale umówmy się, że przez 100 lat kino należało do mężczyzn i w 10 lat tego nie nadrobimy, także mamy jeszcze sporo do zrobienia w tej sprawie i w ogóle w sposobie też myślenia, bo myślę, że kultura robi ogromną, jest ogromnym narzędziem do zmieniania właśnie myślenia, sposobu myślenia, do przeżywania empatycznie po prostu życiorysów innych osób i to jest wspaniałe narzędzie do tego, żeby jakoś zmieniać świat na lepsze i szukać w nim większej harmonii. Więc na ten świat uważam, na ten moment uważam, że jeszcze jest sporo do zrobienia. Zależy mi na tym, żeby dyskutować, żeby rozmawiać wciąż o prawach kobiet. I te tutaj 2 filmy, które tutaj będę prezentować, również o tym mówią, dlatego że ta komedia romantyczna również w pewnym sensie jest filmem o prawach kobiet. Opowiada o tym, że w Polsce mamy 5 milionów bezrobotnych kobiet, one się boją jakby wyjść z tego bezrobocia, nie potrafią same stanąć na własne nogi, mają bardzo mało wiary w siebie. Więc o tym tak naprawdę jest ten film i on ma za zadanie właśnie wzmacniać kobiety, uwierzyć w siebie, w to, że mogą, mogą też sprawować władzę, przebijać szklane sufity. Stąd taka moja utopia trochę, że prezydentem w Polsce jest kobieta, na przykład prezydentą właśnie, bo tutaj
feminatywy, to też jest ważna rzecz, o którą wciąż warto walczyć. No i dziewczyny z Dubaju, które poruszają bardzo trudny temat i do tego tematu na pewno będę jeszcze wracać, myślę, czyli temat handlu ludźmi tak naprawdę, który no, odbywał się przez tyle tysięcy lat i jest tak mocno wkorzeniony, zakorzeniony po prostu w nas, że no to jest temat rzeka, niekończący się temat, myślę, więc ja nie chcę mówić oczywiście nigdy, nie mówię nigdy i nie mówię, że nie zrobię kiedyś jakiegoś filmu o mężczyźnie, prawdopodobnie zrobię, ale nadal uważam na ten moment, że kobiece bohaterki są ciekawsze, chociażby dlatego, że już właściwie o mężczyznach bardzo wiele powiedziano przez te 100 lat kina, a to oni głównie byli bohaterami filmów. Pytanie o sztuce kochania. To był wielki sukces. Czy po tym filmie czułaś presję, by następny film był jeszcze lepszy? Jeżeli tak, czy to pomogło, czy to było obciążenie? Nie myślę nigdy o takich rzeczach, mówiąc szczerze. Sukces jest czymś bardzo takim nie do końca wymiernym, czymś bardzo ulotnym, czymś, co szybko mija. I artysta za każdym razem musi wszystko od nowa udowadniać i za każdym razem rozpoczyna tą drogę od nowa. Ale no, nie robisz film z myślą jakby o sukcesach i zaszczytach, tylko robisz film, żeby coś zdziałać, prawda? Dla mnie jednak film jest bardzo taką poważną dyskusją ze światem i z widzem. No, dziewczyny z Dubaju tak naprawdę przebiły sukces Sztuki Kochania. Może nie nadal w pandemii, był przez 2 lata numerem 1, jeżeli chodzi o ilość widzów w Polsce, ale też przebiły pod takim względem, że jest to film wyświetlany na całym świecie w tej chwili, jest w kinach na całym świecie, tutaj w Ameryce też był w kinach, no, w regularnej dystrybucji, więc w pewnym sensie przebił dla mnie, jeżeli o mnie chodzi, ten sukces Sztuki Kochania, który był jednak takim sukcesem lokalnym dosyć, więc jakoś udało się to zrobić, ale to nie jest tak, że to było założone i nigdy się nad tym nie zastanawiam po prostu chcę robić kolejne filmy na dane tematy, które mnie w danym momencie interesują i o tym myślę głównie robiąc filmy. Natomiast presja jest zawsze w tym zawodzie, w zawodzie artystycznym, a szczególnie w zawodzie reżysera, gdzie niestety bo czym się różni jakby muzyka od reżyserii, że ja mogę tutaj w tym momencie zaśpiewać i jakby się wypowiedzieć, prawda? Natomiast żeby zrobić film, to najpierw muszę napisać scenariusz, potem muszę mieć producentów, odnaleźć pieniądze na ten film, muszę te pieniądze dobrze wykorzystać, nie zmarnować ich, prawda? Nakręcić film, potem ewentualnie po roku lub 2 latach mogę zobaczyć jakąś reakcję widzów w kinie. To jest bardzo długi proces i trudny, no i też jakby bardzo kosztowny, prawda? Filmy to nie jest tania zabawa i tutaj ta odpowiedzialność jest dużo większa, więc też i większa presja. Ale uważam, że to jest wpisane w nasz zawód, to jest część cena, którą się płaci za robienie tego, co się kocha. Osiągnąłeś bardzo wiele w muzyce. Sztuka Kochania to był film zrobiony po mistrzostwu, naprawdę. Oglądając się wspaniały. Czy jest jeszcze coś, czego nie mogłabyś zrobić? Jak się czujesz w roli supermodel? Dziękuję bardzo. No ja w ogóle lubię robić filmy o takich ludziach, którzy walczą na froncie jakby. I mam dla nich wielki, wielki szacunek, bo ja nie mam aż takiej odwagi cywilnej, żeby właśnie stać na tych barykadach, tak jak Michalina Wisłowska chociażby, żeby naprawdę dosłownie zmieniać ten świat swoimi rękami na pierwszym froncie. Podziwiam bohaterów swoich filmów, bo właśnie każdy bohater w moim filmie, czy chociażby w Dniu Kobiet też tak było, to był film o kobietach walczących o swoje prawa, oparty również na faktach. Czy moja bohaterka właśnie z Miłości na pierwszą stronę, czy te bohaterki z filmu Girls to Buy, które naprawdę ryzykują życiem w imię jakichś marzeń o lepszym jutrze. To są rzeczy, których ja bym nigdy nie zrobiła sama w swoim życiu, więc ja wykorzystuję jakby sztukę filmową do przeżycia tych żyć i też do opowiedzenia tych historii. To jest moja rola. Jestem takim tradycyjnym opowiadaczem historii przy ognisku, więc podziwiam te osoby, o których robię film. Też bardzo typowe pytanie, na pewno też słyszałeś wiele razy. Jak łączysz obowiązki zawodowe z rodzinnymi? Bo zawsze to są jakieś kompromisy. Na pewno też tak było, jak ty dorastałaś.
Owszem, ja też pochodzę z muzycznej rodziny. Moi rodzice bardzo dużo podróżowali, często ich nie było w domu. I wychowałam się właściwie praktycznie na scenie lub w podróży razem z nimi. No cóż, na pewno nie jest łatwo. Na pewno udaje mi się bardzo wiele zdziałać dzięki temu, że mam wspaniałego męża, który mnie bardzo wspiera. Mamy dwójkę dzieci, ale też no, wspólnie jakby idziemy przez tą podróż muzyczną, gramy wspólnie koncerty, wspólnie też robimy filmy i wspólnie żyjemy po prostu sztuką. Ja moich dzieci nie zostałam na tak długo, jak mnie rodzice zostawiali. Moi rodzice wyjeżdżali na 2-3 miesiące właściwie, często w trasy koncertowe. No ja tutaj, jak już przyjechałam do Was, bardzo się cieszę, że tu jestem, ale przyjechałam na 5 dni, bo muszę wracać do dzieci, prawda? Ale no nie jest to oczywiście łatwe, ale myślę, że w dzisiejszym świecie no wszyscy, to nie chodzi, że tylko my mamy takie dylematy. Jesteśmy wszyscy bardzo zabiegani i myślę, że każda mama wie, jak to jest, kiedy musi dzielić pracę i miłość do dzieci, ale mama spełniona to mama szczęśliwa. I myślę, że dla dzieci to też jest zawsze lepiej. Możesz ujawnić, co masz w planach na najbliższą przyszłość, jakiś nowy film? W tej chwili jestem w trakcie zdjęć do filmu pod tytułem Pokusa. Mhm. To będzie znowu film trochę o polskim mitu. Poruszam w nim problem tego, że dziewczynom dosypywane są często tak zwane pigułki gwałtu do drinków. Robi się to coraz bardziej niestety nagminne. Jest to realne niebezpieczeństwo, które czyha na kobiety na całym świecie. Sama mam córkę, która dorasta w tym niezwykle niebezpiecznym świecie. Ale równocześnie jest to też romans. Tak naprawdę jest to historia miłosna o młodej dziewczynie uwikłanej w taki trójkąt miłosny z dwoma mężczyznami. Kiedy będzie skończony? No w tej chwili właśnie zakończyliśmy zdjęcia w Cannes. Tutaj przyjechałam do Was prosto z Cannes. I jakoś w tym Cannes, to już drugi raz, bo dziewczyny z Dubaju też tam kręciłam. To jest bardzo przyjazne miasto filmowcom. Bardzo fajnie się tam pracuje. Mam tam już właśnie ekipę, z którą na stałe współpracuję. Więc bardzo było fajnie. Jesteśmy prosto po zdjęciach i praktycznie prawie skończyliśmy. Został nam jeszcze jeden dzień zdjęciowy. To będzie też taki międzynarodowy film. Prawie w połowie właściwie po angielsku, również z obsadą międzynarodową. Mamy też włoskich aktorów tam między innymi. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A poza tym jeszcze nakręciłam 13-odcinkowy serial dla telewizji Polsat, ale chyba, ja właśnie nie wiem, jak to jest, czy w Stanach można sobie Polsat Box tutaj jako aplikację zainstalować i obejrzeć. Nie można, tak? No nie wiem, w każdym razie jest to mój pierwszy serial autorski, 13-odcinkowy serial o tym, jak bardzo zmienia się nasza obyczajowość. Pod tytułem? Serial nazywa się Rodzina na Maxa, opowiada o 40-letniej kobiecie, która ma romans z 20-letnim chłopakiem, barmanem, ona ma dzieci prawie że w jego wieku i wspólnie tworzą taką bardzo skomplikowaną, patchworkową rodzinę, wiele wątków bardzo ciekawych, pobocznych też. To jest, opowiada o takim życiu współczesnych dorosłych ludzi w wielkim mieście, jak się zmienia ten taki pattern rodzinny, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. I to jest taka tragikomedia, można powiedzieć, która wejdzie niedługo do telewizji, a na razie pierwsze dwa odcinki się ukazały właśnie na platformie Polsat Box. Dobrze, i na zakończenie? Ale jeżeli chodzi o plany, bo jeszcze tak myślę o planach. No w ogóle takim moim marzeniem to jest takie realizowanie poczetu polskich kobiet, więc Michalina Wisłocka, marzy mi się film o Waldzie Rutkiewicz, o Polinę Gri, ten projekt jest w planach. No tak naprawdę w tej chwili właśnie głównie plany filmowe jeszcze przede mną, bo za chwilę wchodzę na robić drugi sezon Rodziny na Maxa, a później znowu wracam do filmów kinowych. Ale moim marzeniem jest dalej realizowanie tych historii kobiecych, szczególnie tych niedopowiedzianych, nieopowiedzianych jeszcze. Jest też mnóstwo bardzo ciekawych postaci kobiecych, zapomnianych trochę przez historię. Więc dalej będę realizować ten swój, tą swoją ścieżkę po prostu. Super. Kilka szybkich, trudnych pytań na koniec. Ulubiona potrawa? O kurde, to rzeczywiście trudne pytanie. Ostatnio ostrygi.
Okay. Znaczy zawsze było ostrygi, ale jakoś tak akurat w Cannes byłam, to też się nabyłam tych ostryg teraz. No właśnie, a macie tutaj ostrygi? Są. O właśnie, no. Koty. Koty. Jabłka czy pomarańcze? Pomarańcza. Super, dziękuję bardzo.